No, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Na początku krótko organizacyjnie, żeby nie przedłużać. Otóż, moi drodzy, miało to być nagranie z nowego, zarąbistego mikrofonu, który miał być wreszcie mi dostarczony, ale niestety, no, są tam różne problemy, nie będę Was zagłębiał, nie ma co przedłużać. Pokrótce po prostu wstrzymywałem się z nagrywaniem z tego powodu, że miał być wreszcie nowy mikrofon. Ale jako, że zanosi się, że może kiedyś będzie, nie wiem, za tydzień, dwa, no to na razie po prostu jedziemy na starym sprzęcie, no bo nie ma co się ograniczać. A teraz jedziemy, zapraszam Was, moi drodzy, do następnego odcinka Błędów Korwinizmu. Otóż, moi drodzy, dzisiaj sobie weźmiemy na warsztat przedsiębiorców, ponieważ według korwinistów, co właściwie pokazały te wszystkie strajki przedsiębiorców, ta cała sytuacja związana z przedsiębiorcami, cała w ogóle otoczka związana z przedsiębiorstwem, dla korwinisty przedsiębiorca to jest ktoś idealny, ktoś wspaniały. Każdy kuc ma wtłuczone do łba, że ten przedsiębiorca to musi być inteligentny, to musi być zarąbisty, musi być ogarnięty, muszą się, że tak to określę, pieniądze do niego lepić, musi mieć dryg do prowadzenia biznesu, musi być takim gościem z pomysłem, który sobie siada, bo tak sobie kuce właśnie wyobrażają ten biznes, że sobie siada najpierw jakiś gościu, potem sobie oblicza, wylicza, czy załóżmy, że nie wiem, chce sobie prowadzić sklep surfingowy pośrodku Podlasia i się teraz zastanawiam, czy to będzie właściwa inwestycja, i zauważam, że jednak, co za odkrycie, okazuje się, że sklep surfingowy na środku Podlasia, gdzie nie ma ani jednej wody, a na Bałtyku, nawet jakbym go przeniósł na Pomorze, to nic mi to nie da, ponieważ na Bałtyku nie ma wysokich fal, może jest chujowym pomysłem. Wobec tego trzeba się zastanowić, co w tym Podlasiu schodzi. Co na tym Podlasiu schodzi? No przede wszystkim alkohol, wódka, spirytus, wszystko co jest na bazie alkoholu, no ale to mi nic nie daje, tak? Nie założę następnego monopolowego. Więc muszę się dalej zastanowić, no kurde, no dużo takich jakichś tam terenów, gdzie są lasy, gdzie są prowadzone właśnie wycinki drzew, może właśnie w tę stronę będę szedł. Będę szedł w stronę produkcji, czy tam sprzedaży pił, pilarek, wszelkich możliwych sprzętów dla drwali, jakieś takie, nie wiem, artykuły z BHP, czy coś takiego. Tak siedzę sobie, zastanawiam, wypisuję to wszystko, a potem tworzę swój własny biznesplan, idę z nim do banku, mówię: dzień dobry, dobry panie banku, ja mam tyle i tyle pieniążków ze sobą, chcę założyć sobie swój własny biznes, tutaj macie mój biznesplan, za, nie wiem, tam 10 lat będę kosił tyle hajsu normalnie, że z was wszystkich tutaj wykupię, czy wy się pakujecie do tego interesu? I bank mówi: nie, no dobra, jak tutaj przyrodzisz taki przygotowany, to masz, zgadzamy się. I on spłaca sobie po miesiącu, ponieważ biznes, który wybrał sobie, jest taki dochodowy, taki jest zarobisty, że trafił w dziesiątkę, po prostu po miesiącu spłaca cały kredyt, potem rzeczywiście za rok wykupuje ten bank, potem już siedzi sobie tylko i wyłącznie na dupie i kasuje hajs za nic nie robienie. No nie, moi drodzy, to jest wizja korwinistyczna, to jest wizja bajeczka urojona, którą wciskają z niewiadomego powodu, to znaczy wiem z jakiego powodu, to jest po prostu uproszczona wizja świata Janusza Korwinusza, ale wciskają im właśnie tą uproszczoną bajeczkę, która tak naprawdę no nic nie daje, prócz tego, że korwinista ma tylko i wyłącznie w swoim mózgu wprowadzone protokół paróweczki, że lewęku, bo przecież każdy przedsiębiorca może zarobić, wystarczy, że będzie rynienka, ciocia zrobi paróweczki, po miesiącu ma korporację, czego ty nie rozumiesz. No to jest to, co korwiniści tylko i wyłącznie mają wtłuczone z tego całego wielkiego przekazu, ponieważ nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, ale Mędzen szczególnie się na to produkuje. Mędzen wali tam trzy strony
tony jakiegoś pierdolenia dziennie, jak to by było zajebiście, jakby to Polska się rozwijała, gdyby każdy był inteligentnym, zajebistym przedsiębiorcą. I z tego powodu, moi drodzy, właśnie pojawiło się coś takiego na strajku przedsiębiorców, że kuce automatycznie zaczęły wielbić i popierać tych przedsiębiorców. Zauważcie, że wszędzie, gdzie są korwiniści, wszędzie, gdzie są jacyś tam właśnie ludzie, środowiska związane z tym strajkiem, to one są wspierane przez korwinistów, przez takich typowych kuców. Dlaczego? Dlatego, bo to są przedsiębiorcy. Przecież przedsiębiorcy, inteligentny kwiat, i oni wierzą, łykają, ba, nawet podają dalej te wszystkie bajeczki ze strajku przedsiębiorców, że gdyby nie by, to by Polska zbankrutowała. My jesteśmy ostoją, prywatni przedsiębiorcy. Zamknij mordę jeden z drugim. Nie. Prawdziwe podatki do budżetu, takie, które faktycznie utrzymują państwo, to płacą korporacje. Wy jesteście takimi wypierdkami, żeby po prostu byliście, żebyście jakiś tam, nie wiem, żeby jakiś taki typowy Kowalski miał chleb codziennie, bułki, wędliny itd. i to jest tyle. Ale prawda jest taka, że gdy nawet pandemia, moi drodzy, pokazywała coś takiego, że gdy był kryzys, gdy ludzie nie mieli tam jakiejś żywności czy czegokolwiek, to pierwsze kroki, które skierowali ludzie, tacy typowi ludzie, typowy Kowalski, skierował swoje kroki do supermarketów, dyskontów, hipermarketów. Tam było zatrzęsienie ludności. Tam ludzie kupowali jakieś takie właśnie rzeczy typu, nie wiem, fasola w puszce, konserwy i tak dalej. Dokładnie tam, a nie do jakichś tam sklepów osiedlowych, nie do jakichś tam sklepów u Karinki czy coś takiego. Te świeciły pustkami dalej. Świeciły pustkami i było pusto cały czas. Tylko wszędzie indziej była właśnie zatrzęsienie. Właśnie u tych wrednych korporacjach znienawidzonych przez korwinistów, no i przez prywaciarzy, właśnie z tego powodu, że korporacje produkują standardy, ale zaraz do tego dojdziemy. Moi drodzy, mamy właśnie więc narrację ułożoną. Otóż przedsiębiorca zawsze dobry, przedsiębiorca zawsze zajebisty, zawsze inteligentny. Ale jak to się dzieje w praktyce? Moi drodzy, w praktyce wystarczy właśnie wejść sobie na ten strajk przedsiębiorców, żeby zobaczyć, nie będę musiał tutaj, mam nadzieję, żadnych screenów dawać, że ci goście, no tak nie do końca może są spoko, może nie do końca tak troszkę mają jakikolwiek fajny przekaz, może właśnie tak bardziej jest na odwrót, może właśnie oni są tacy, że tak to określę, no niezbyt inteligentni, żeby nie powiedzieć mocniej, i może oni się nie odbiegają nijak od takiego typowego człowieka. Idealnym przykładem właśnie jest polska rzeczywistość. Moi drodzy, zobaczmy sobie właśnie na te komentarze, czym się różni taki typowy człowiek od takiego typowego przedsiębiorcy, gdzie przychodzi sobie właśnie taki prywaciarz na ten strajk przedsiębiorców i zaczyna napierdalać. Może tylko tym, że ten przedsiębiorca ma pieniądze, bo tak samo są niezbyt inteligentnymi ludźmi, tak samo wierzą w pierdoły 5G, tak samo negują anty-5G, tak samo negują istnienie wiadomej choroby, tak samo tworzą jakieś narracje z dupska, tak samo tworzą jakiś, że spisek, Big Pharma i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego spójrzmy sobie właśnie na to. Moi drodzy, jeśli właśnie taki typowy przedsiębiorca wierzy sobie w takie pierdoły, typu właśnie Big Pharma, typu takie ten, to może jednakże jest zwyczajnym człowiekiem. Ale co się stało? Dlaczego on ma kasę, a my nie mamy kasy? Zastanówmy się na to, moi drodzy. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. To jest kwestia znajomości, to jest kwestia szczęścia przede wszystkim, bo nawet jak masz znajomości, to musisz mieć sporo szczęścia w prowadzeniu biznesu. Nawet jak masz właśnie to znajomości i szczęście, musisz znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, a często, gęsto ci ludzie po prostu jadą na czuja. Zobaczcie sobie na lokalnych ludzi, lokalnych przedsiębiorców, którzy was otaczają. Zobaczcie sobie na takiego Janusza z wąsem,
który mówi: Hrozina, ja tutaj muszę podwyższyć ceny, bo tutaj ludzie przychodzą i kupują i jak podwyższę ceny, to oni będą więcej kupować i będą więcej miał. No, czy to jest inteligentne? Czy to jest inteligentne, że jeśli przychodzi ci, nie wiem, 5 gości i kupuje ci jakąś rzecz za 50 zł, to podwyższasz do 100, bo zakładasz, że na pewno tych 5 gości kupię daną rzecz o 100% więcej? No nie! To jest czysty debilizm. Logiczne podejście byłoby podejście zupełnie inne. Byłoby podejście, że kurde, skoro przychodzi 5 gości i robi mi zakupy za kasę, która sprawia, że po prostu mam ruch w sklepie, to może by obniżyć tą cenę, zrobić jakiś rabat, zrobić jakąś promocję, nie wiem, najgorsza rzecz, którą usłyszy Janusz Prywaciarz, promocja. 2 w cenie 3, nie no, no przesadzam, wiecie o co chodzi, 3 w cenie 2, oczywiście, o to chodzi. Jakieś takie promocje, że kup jeden jakiś tam produkt, a za ileś tam, za śmieszną kwotę, nie wiem, za grosz dostaniesz drugi, który leży w magazynie, nie wiadomo ile i nie chce się sprzedać, czy jakieś takie inne rzeczy. Może to zrobić? Oczywiście, że może to zrobić, ale dlaczego tego nie robi? Dlatego, bo nie widział, nigdy nie myślał tak. On nie potrafi myśleć poza schematycznie. Moi drodzy, zwróćmy też uwagę na rozwój polskich przedsiębiorców. Dlaczego przedsiębiorcy polscy mają standardy jakiekolwiek? Oczywiście nie wszystkie, ale jakiekolwiek. Właśnie z tego powodu, że do kraju weszły korporacje i taki typowy Janusz Prywaciarz za czasów w latach 90. załóżmy, miał sytuację, że przychodził do niego jakiś gościu, jakiś klient i ten Janusz Prywaciarz, przyzwyczajony jeszcze z czasów PRL-u jako badylarz, sprzedawał mu przedmiot, który wiedział, że jest chujowy. Wiedział, że ten przedmiot jest chujowy, wiedział, że ten przedmiot mu nie zejdzie, ale sprzedawał mu go, wciskał, że jest zajebisty, że normalnie jest super. O panie, panie, to ten Niemiec płakał jak sprzedawał, bierz pan w ogóle. I po paru miesiącach przychodził gościu z reklamacją, mówił, że ej, po paru tygodniach, przepraszam, że ej, proszę pana, ale tutaj jest taki jeden problem, że na przykład no to auto się wzięło i rozjebało mi w szczerym polu, więc może raczej tak fajnie by było, gdyby pan mi zwrócił pieniądze, ponieważ sprzedał mi pan gówno bubel. Co wtedy taki badylarz, ex-badylarz, a teraz już prywaciarz robił? Panie, wypindalaj mi pan stąd, ja tu nigdy nie sprzedawałem takiego czegoś, pan ma, ale ja mam paragon, ja mam fakturę, gówno prawda, wypierdzielaj pan. I wtedy w tym momencie miał problem z głowy, ale tracił klienta. I rosła zła fama, ale on dalej nie dochodził do tego durnego łba, nie dochodziło, że gdyby robił właśnie jakieś reklamacje, gdyby robił jakieś, nie wiem, zwroty czy coś takiego, to ludzie by zauważyli, że on dba o klienta i jego interesuje to, żeby ten klient miał dobrze. Ale do tego durnego łba nie doszło. Musiały wejść korporacje, które wprowadziły coś takiego jak oficjalna dziejąca się reklamacja, dziejąca się w ramach właśnie tego całego korpo. Mamy coś takiego, na przykład, nie wiem, kupuję sobie tablet, załóżmy, kupuję sobie tablet w hipermarkecie, i ten tablet, coś się stało, że się zestrało, nie działa. Wobec tego przychodzę z tym tabletem do biura obsługi klienta, które w ogóle zostało stworzone dlatego, bo korporacje tak chciały, nie dlatego, ponieważ tam, nie wiem, jakieś prawo tego wymagało i tak dalej. Prawo przyszło później. Najpierw przyszły korporacje z taką ofertą. Przychodzę do tego biura obsługi klienta i mówię, że proszę pani, bo tutaj mi nie działa laptop, tablet wziął się, zjebał, co ja mam zrobić? A ona, no tutaj proszę wypełnić te papierki i wypełniam własne instytucjonalne papierki. To nie jest papierek, który został narzucony, że nie wiem, jest szablon na wszystkie sklepy reklamacji czy coś takiego. Nie, jest szablon na daną korporację. Osobną reklamację ma, nie wiem, powiedzmy jakiś tam sklep hipermarket, osobną ma jakiś tam wielkopowierzchniowy sprzedawca technologii czy jakiś tam inny sklep nie dla idiotów czy coś takiego. Każdy inny ma inną
reklamację. Wypełniasz mniej więcej to samo, ale wszystko bardziej zostało ustandaryzowane. Nie dlatego, że tutaj masz, nie wiem, jakoś połączone te sklepy, tylko z tego powodu, że tak jest prościej, tak jest łatwiej. Czyli piszesz swoje dane oraz piszesz, co się stało z przedmiotem. Wobec tego na tej podstawie masz 30 dni na odpowiedź reklamacji. Kiedyś to było, no różnie, albo 30, albo 14, zależnie od sklepu bodajże, z tego co kojarzę. I wtedy, w tym momencie, możesz sobie wypisać, co tam chcesz i serwis to bierze na swój własny serwis. Tak, Korpo ma swój własny serwis, gdzie zatrudniają. To nie jest tak, że Janusz Prywaciarz siada sobie w kantorku za ladą i otwiera i mówi, chodź, co za górno chytacie zrobiły. O kuła, ale to jest zniszczone. O kuła, panie, to nie są tanie rzeczy, to będzie naprawa, droga. Nie, przychodzisz po prostu do boku, oddajesz im sprzęt, gówno cię to interesuje, jak to zrobią, oni mają to naprawić, mają pełno etatowych pracowników, którzy naprawią ci to. I mamy też takie rzeczy jak właśnie promocje, które normalnie Januszom by przez gardło nie przechodziły. Do dzisiaj w większości przypadków przedsiębiorcom, prywaciarzom promocja czy rabat nie przechodzi przez gardło. Ma być tak, jak on sobie uwidział i tak, jak sobie uwidział. Nie robią czegoś takiego jak czyszczenie magazynów. Moi drodzy, dlaczego powstał w Polsce, nawet wśród prywaciarzy, powstało coś takiego jak Czarny Piątek? Dlaczego? Dlatego, ponieważ forsowały to korporacje. Właśnie korporacje wielkopowierzchniowe, handlowcy stwierdzili, że dobra, to teraz będziemy czyścić magazyny tak samo jak te Amerykany. Owszem, zrobili to upośledzenie, bo taka jest prawda. Zrobili to chujowo. Cały ten Czarny Piątek jest po prostu źle przeprowadzony, dlatego, bo u nas nie ma święta dziękczynienia. Wobec tego nie ma po czym czyścić magazynów. Nie ma święta, wobec tego nie ma czyszczenia magazynów poświątecznych. Ale nie są czyszczenia magazynów, które już mają więcej sensu, które są po świętach Bożego Narodzenia, po Wielkanocy i tak dalej. I w tym momencie też prywaciarze, żeby zarobić, zaczęli zgapiać od nich, zgapiać ogólnie bezczelnie od tamtych ludzi. Dlaczego? Bo sami nic nie potrafią wymyśleć. Wobec tego, moi drodzy, czy rzeczywiście ci goście są tacy inteligentni, tacy wspaniali, jak wierzą w pierdoły 5G, jak nie potrafią zarządzać własną firmą, tylko potrafią kopiować jedynie rozwiązania zachodnich korporacji? Naprawdę twierdzicie, tak kucu jeden z drugim, że są zajebiści? No, szczerze wątpię. Ale to jest jeszcze nie koniec, moi drodzy, ponieważ zwróćmy też właśnie uwagę na podejście korporacji. Mamy teraz kryzys, który wyniknął z powodu jednej pewnej choroby. Wszyscy wiemy, jaka to jest. Nie będę teraz mówił, żeby mi po prostu wyświetlenia nie spadły. I mamy taką sytuację, a nie inną. Jak zachowywały się korporacje? Jak zachowują się korporacje? Korporacje płacą albo pełnię, albo część kasy, która po prostu jest składową na daną wypłatę. Tak się dzieje, obojętnie czy to jest handel, czy to są usługi, czy to jest praca przy biurku, czy to jest jakikolwiek inna sytuacja. Korporacja płaci albo pewną część wypłaty, albo całą wypłatę, no bo to nie jest ich wina, że ty siedzisz na dupie, tak? To nie jest twoja wina też, że siedzisz na dupie. To nie jest niczyja wina, więc oni czują się zobowiązani do wypełnienia swojej części umowy, mimo też, że ty nie jesteś w stanie wypełnić swojej, tak? Tak. A co robią Janusze? Janusze najpierw pozwalniali pracowników, albo tak jak wielokrotnie przysyłaliście mi na maila, próbowali za wszelką cenę wymusić na pracownikach to, żeby pracownik wziął bezpłatny urlop na czas właśnie tej epidemii, a kiedy się nie udało, no to pozbywali się ich dyscyplinarnie za wszelką możliwą cenę. Jak się dało, tak się dało, tak się ich wyjebało. Za wszelką cenę starali się najpierw powywalać pracowników. Nie zaczęli oszczędności od siebie, bo moi drodzy, to też warto wspomnieć, jak zaczął oszczędności od siebie taki gościu, który się nazywa Elon Musk. Elon Musk pierwsze co zrobił, to nie obciął, nie wypierdolił części pracowników z Tesli, tylko najpierw obciął sobie wypłatę. Stwierdził, że kurna, jestem miliarderem, zarabiam w chuj forsy, na chuj mi to. Obciął kasę sobie,
obciął kasę zarządowi. Tak samo Geronimo Martins, które jest właścicielem tutaj sklepów znanych w Polsce jako Biedronka. Obcięli najpierw zarządowi i dopiero potem zastanawiali się, co dalej, ale okazało się, że sklepy Biedronka zostały dalej otwarte, wobec tego wróciło wszystko do normy. Na mało tego, sklepy, jeśli chodzi właśnie o takie dyskonty, teraz zaliczają właśnie rozwój maksymalny, ponieważ ludzie cisną, bo nie masz co do wyboru. Nie możesz iść do kina, nie możesz iść do nijakiego, no teraz już możesz, ale nie mogłeś chodzić ani do kina, nie mogłeś chodzić ani do kościoła, ani do niczego, do jednego miejsca, gdzie mogłeś pójść, to do sklepu. No to szedłeś sobie chociaż kurwa dla rozrywki do sklepu. I przynajmniej tak stare baby robiły. I teraz, moi drodzy, mamy sytuację właśnie taką, że sklepy wszelakie inne, wszelkie jakieś tam sieci handlowe, nie wiem, chociażby także Volkswagen najpierw obciął zarządowi kasę. Każdy obcina najpierw sobie. Jak robi typowy Janusz? Typowy Janusz, on przecież nie będzie sobie tracił na Porsche w leasingu, on nie będzie sobie przecież odejmował od ust, jak on chce sobie pojechać. Grzyna, bo my jedziemy na Hurgady w czerwcu, to jak ja będę, skąd ja biorę, będę brał pieniądze, Grzyna. Co robią najpierw? Odcinają kasę pracownikom, wypierdalają kasę pracownikom. A potem co? Potem okazuje się, że następuje powolne odmrażanie gospodarki. Powoli ludzie mogą wracać do domów, do pracy, przepraszam, z domów. I co się dzieje, moi drodzy? I w tym momencie wchodzi Janusz cały na biało i mówi: Grzyna, rząd mnie dojechał, rząd mnie docisnął, Grzyna, ja nie mam pracowników, nie ma kto pracować. Debilu jeden z drugim. Nawet chłop pańszczyźniany, który był kompletnym debilem, bez szkoły, bez wykształcenia, niepiśmiennym, idiotą, imbecylem, który żył sobie na Podlasiu w XIX wieku i uprawiał mały kawałek pola, wiedział, że najpierw karmi się konia, który ten kawałek pola uprawia, a dopiero potem z reszty zboża ewentualnie można zrobić sobie żarcie i sprzedać, żeby mieć zysk. Tylko ty, debilu jeden z drugim, zamiast pomyśleć, zamiast ruszyć mózgownicą, to ty stwierdziłeś, że najważniejsze jest twoje dupsko. Zresztą, co jest dziwnego, to tak zawsze postępuje większość prywaciarzy. Najważniejsza jest najpierw jego dupa, żadna inna. I potem ta dupa napchana cały czas się dziwi, że dostaje po dupie za swoje własne problemy. I zamiast gardłować tak jak całe życie, o, ten czemu nie dzieje się krzywda, państwo odpierdol się ode mnie, lecisz na skargę do państwa, że na swoje własne życzenie ci kowadło na łeb spadło. No, pomyślcie, moi drodzy, czy to jest rozwiązanie logiczne, czy to jest rozwiązanie mądre, czy jednak ci wspaniali przedsiębiorcy, inteligentni, zajebiści, są inteligentni i zajebiści? No, dyskutowałbym, drogie kuce. Więc następnym razem zastanówcie się, zamiast za wszelką cenę chwalić, wychwalać i fapować do przedsiębiorców, którzy tak naprawdę są w większości przypadków chujowi. I tutaj od razu na sam koniec disclaimer. Nie twierdzę, że wszyscy przedsiębiorcy są chujowi. Twierdzę, że większość przedsiębiorców jest chujowa. Wobec tego, jeśli ty akurat jesteś przedsiębiorcą i tego słuchasz i twierdzisz, że nie jesteś chujowy, być może jesteś w tej 1%. Nie wiem, nie znam cię. Nie mam zielonego pojęcia, jak ty traktujesz pracowników. Wiem, jak traktuje większość pracowników, ponieważ widzę to na podstawie swoich własnych znajomych, którzy tracą pracę, którzy na przykład dostali wypierdolenie, ale łaskawie powiedziano im, że no, ale jak się skończy to cała epidemia, to właściwie możesz wrócić, nie? No tak, tylko że do tego czasu ten jeden z drugim zdechnie z głodu, więc raczej nie, Januszu prywatnie. Raczej pójdzie do innej roboty, w której go zatrudnią już teraz i w której już teraz faktycznie będzie dostawał pieniądze. Wobec tego robicie sobie sami krzywdę na swoje własne życzenie, sami sobie podpierdalacie kłody pod nogi, a potem jest płacz, potem jest zdziwienie i oczywiście jest też kucowskie gardłowanie za takich ludzi, ponieważ kuce mają klapki na oczach i cały czas twierdzą, że przedsiębiorca dobry
wszystko co inne to jest socjalizm, a jak pracownik ma jakiekolwiek żądania, to jest wredny lewak i trzeba go zamknąć i w ogóle rozszczelać, a najlepiej to Pinkertonami rozgonić, tak jak to kiedyś było w XIX wieku, bo kiedyś to było, bo Korwin powiedział tak. Wobec tego, moi drodzy, to jest tyle, co ja mam dzisiaj do powiedzenia wam. Zapraszam was jak zwykle do dyskusji, do komentarzy. Jeśli dajesz mi plusa, to chciałbym ci podziękować. Jeśli nie, to chciałbym zapytać dlaczego. Napisz mi w komentarzu, co robię źle. Jeśli masz inne zdanie, zapraszam do dyskusji, ponieważ komentarze jak zwykle są wasze. No i zapraszam do subskrypcji kanału.